Nigdy nie będziesz bogaty, nie jesteś do tego stworzony, nie pasujesz tutaj, nic w życiu nie osiągniesz. To przez takie myślenie nigdy nie będziecie bogaci. Cześć, z tej strony Kamil z Finansowej Podróży. Tym wstępem chciałem Wam pokazać, że wiele czynników może blokować Was przed osiągnięciem Waszej finansowej wolności. To był tak naprawdę jeden przykład życia wzięty, tak jak mówię, mi osobiście coś takiego się zdarzyło. Nie pozwólcie sobie wmówić, że czegoś nie potraficie, że jesteście zbyt mali, albo że tutaj nie pasujecie, to wy o tym decydujecie. Jeśli wy chcecie skądś odejść z jakiegoś miejsca, to wy stąd wychodzicie. Nikt wam tego nie może powiedzieć. Do czego doszła ta osoba, że tak cię krytykuje? Zdarzyło wam się coś takiego? Mi osobiście tak i niestety to była moja wieloletnia blokada przez gimnazjum, technikum i jeszcze kilka kolejnych lat później. Na szczęście zdałem sobie z niej sprawę, przezwyciężyłem ją i dzięki temu mogę osiągać swoje cele. Doskonale wiem, co było nie tak, pracuję nad sobą, myślę, co mogę poprawić, w jakich aspektach, szukam przede wszystkim swoich wad, no i wykorzystuję swoje zalety. Pamiętajcie, że wasze marzenia są możliwe do osiągnięcia, możecie do nich dojść i są możliwe dzięki waszym tak naprawdę działaniom i waszej determinacji. Wiele przekonań, które usłyszeliście przez swoje całe życie, ukształtowały was na takich ludzi, jakimi dzisiaj jesteście. W tym materiale, trochę innym niż zwykle, przedstawię wam 5 mentalnych blokad, przez które nie możecie iść normalnie przez życie. Przekonanie o braku wystarczających kwalifikacji lub umiejętności. Wiele osób może czuć się niekompetentnych, nieumiejętnych, nieodpowiednich wręcz do realizacji swoich marzeń i wyznaczonych przekonań, celów. Mogą czuć się, że nie mają odpowiedniego wykształcenia, doświadczenia. To przekonanie może kierować ich do tego, że stoją w miejscu, siedzą wręcz albo czasem i leżą. Może to być wynikiem jakichś negatywnych doświadczeń, braku wsparcia ze strony rodziców, nauczycieli, bliskich, czasem nawet i pracodawcy. Strach przed porażką lub odrzuceniem. Wiele osób ma trudności z ryzykowaniem i podejmowaniem działań ze strachu i obawą, że może im się coś nie udać lub też nawet odrzuceniem. To przekonanie może być wynikiem negatywnych ponownie doświadczeń związanych z odrzuceniem, krytyką innych przede wszystkim, również ze strony rodziców, nauczycieli, ale w tym wypadku najczęściej ze strony rówieśników. Takim moim ulubionym cytatem, no może nie ulubionym, ale gdzieś zasłyszanym, potem przeczytanym, możecie takiego pana kojarzyć jak George Martin, on Grę o Tron napisał. Ten, kto boi się przegrać, już przegrał. Pamiętajcie, nie poddawać się, musicie iść do przodu, na pewno wam się uda. Przekonanie o czasu braku lub środków. Wiele osób może czuć się przytłoczonych, zdominowanych wręcz i beznadziejnych ze względu na swoje obecne przekonania, że nie mają wystarczająco dużo czasu i finansów, żeby realizować swoje marzenia. To przekonanie może być czynnikiem trudności finansowych, zazwyczaj w rodzinach, może ktoś się wywodzić na przykład z biedniejszej rodziny, albo może być też tak, że no niestety są jakieś zobowiązania finansowe i to was może przytłaczać. Przekonanie o braku wsparcia ze strony najbliższych. Wiele osób może czuć się samotnie i wręcz beznadziejnie ze względu na przekonanie, że nie mają wystarczającego wsparcia ze strony najbliższych, rodziny, przyjaciół czy kolegów z pracy nawet. To przekonanie może być wynikiem negatywnych doświadczeń w jakichś poprzednich pracach, w szkole. No, musicie z tym walczyć, niestety. Pamiętajcie, że zawsze jest ktoś, kto będzie was wspierać. Rodzina, przyjaciele, najbliżsi. Nawet ludzie w internecie potrafią być czasem lepsi od rodziny, jeśli obecna was na przykład nie wspiera. Ludzi jest mnóstwo, na pewno znajdziecie sobie kogoś bliskiego albo kogoś, kto będzie was wspierał tak, jak powinniście, jak na to zasługujecie.
przekonanie o braku kontroli nad swoim życiem. Wiele osób może czuć się beznadziejnie i bezradnie ze względu na przekonanie, że nie mają kontroli nad swoim własnym życiem i że wszystko dzieje się przypadkiem lub poza ich kontrolą. I mówią, no będzie co będzie, tak? To przekonanie może być wynikiem doświadczenia związanego z brakiem możliwości decydowania o swoim życiu. Często jeśli na przykład rodzice dużą kontrolę mają nad wami, powiedzmy, ograniczają was. Masz być o tej w domu, wracaj ze szkoły zawsze tą samą trasą. Może to takie zachowanie mogło sprawić, że czujecie się przytłoczeni. Takie przekonania i mentalne blokady mogą być trudne do przezwyciężenia, ale ważne jest, aby zdawać sobie z nich sprawę, pracować nad nich, przede wszystkim zidentyfikować je i pracować nad nimi, tak jak wcześniej powiedziałem, żeby je w końcu przezwyciężyć. Może to obejmować pracę z terapeutą czasem nawet, naukę nowych umiejętności, znalezienie sobie hobby, zmiany pracy, rozwijanie nowych relacji z ludźmi, a także nawet zmianę miejsca zamieszkania czasem, czy zmianę postawy do życia. Dzięki wszystkim za oglądanie, jest was tutaj coraz więcej, mam nadzieję, że film się podobał. Zostawcie w komentarzu jakąś informację, że tu żyjecie, że jesteście ze mną. No i co, do następnego, cześć!